Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale troszeczkę szerzej, bo ten kontekst, panie pośle, dziękuję też za dobre słowo. Ten kontekst warto, żebyście państwo też, jako państwo posłowie, też widzieli i rozumieli. I ja zrobię takie króciutkie wprowadzenie tutaj z pewnej wiedzy, którą organ administracji rządowej, jakim jest organ, który wydaje koncesję na poszukiwania, czy też na już eksploatację zasobów różnych surowców, jakie prowadzi postępowanie, jak to wygląda w rzeczywistości. I co do zasady, koncesje są decyzjami w pewnym sensie uznaniowymi. Natomiast prawo jest tak skonstruowane, że decyzje odmowne, które są wydawane bez podstaw prawnych, są uchylane przez sądy. To wiemy. Najistotniejszym etapem całej procedury prowadzonej do uzyskania koncesji, w tym przypadku mówimy o koncesji wydobywczej, jest przeprowadzenie postępowania środowiskowego, tak zwanego. I ta decyzja środowiska jest pierwszą i kluczową decyzją w toku procesu inwestycyjnego. Decyzja ta przesądza o tym, czy w ogóle możliwa jest realizacja danego zamierzenia, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia określa jego skalę, zakres. Postępowanie środowiskowe prowadzone jest z udziałem społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych, o czym mówią zarówno przepisy nasze krajowe, jak i przepisy unijne. Kolejnym bardzo istotnym elementem postępowania koncesyjnego uzyskanie koncesji prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Oprócz tego jest uzyskanie zgód, czyli uzgodnień z ministrem aktywów państwowych oraz władzami samorządowymi, tutaj jest burmistrzem, prezydentem miasta, właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. I uzgodnienia wydawane przez powyższe jednostki są dla organu koncesyjnego wiążące. Czyli rozumiemy, że musi być szereg elementów spełniających kryteria wydania koncesji eksploatacyjnej. Jeśli koncesja jest uzgodniona i przedsiębiorca spełnił wszystkie wymagania, tak jak powiedziałem, tutaj głównie chodzi o przepisy wynikające z prawa geologicznego i górniczego, wówczas organ koncesyjny nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji odmawiającej udzielenie koncesji. Odmowa koncesji bowiem wiąże się z zaistnieniem konkretnych przesłanek określonych w artykule 29 prawa geologicznego i górniczego. On definiuje, jakie muszą być spełnione warunki, żeby nastąpiła odmowa. Koncesje na wydobywanie węgla kamiennego, tego węgla energetycznego, wiążące się z budową nowej kopalni, wydawane są sporadyczne i dotyczą zazwyczaj małych złóż z niewielkimi zasobami, na których przedsiębiorca ma zapewniony oczywiście rynek odbiorców. Nie są to generalnie inwestycje na dużą skalę. Inne decyzje koncesyjne dotyczące wydobywania węgla kamiennego energetycznego wydawane w ostatnich latach dotyczą głównie przedłużania koncesji obowiązujących już od lat 90. XX wieku i one obowiązują do 2049 roku. I takich koncesji mamy dużo, zaraz o nich chwileczkę powiem. Nie są to też te przedłużone koncesje koncesjami na budowę nowych kopalń. Teraz tak. Koncesje wydobywcze na węgiel kamienny energetyczny wydane w 2020 roku. Śmiłowice dla Polskiej Grupy Górniczej. Tutaj jest duża perspektywa dla kopalni Halemba, w której wykonywane jest udostępnienie tego złoża. Oczywiście jest to kopalnia Nowa Ruda Mikołów. Druga koncesja Brzezinka 3, spółka Brzezinka, nowa kopalnia. W bezpośrednim sąsiedztwie tej inwestycji jest wygasła koncesja w 2020 roku, koncesja Mysłowice. Więc tutaj była przestrzeń na to, żeby taką koncesję uzyskać.
Tam też mamy koncesję Mysłowice-Wesoła obowiązującą do 43, kopalnia Piast-Ziemowit z koncesją Ziemowit obowiązującą do 44 roku, kopalnia Sobieski, Brzezinka 1. To jest cały kompleks, że tak powiem, kopalni, które prowadzą działalność. W 2019-2020 roku zostało przedłużonych 19 koncesji, które generalnie sięgają 49 roku na całym Górnym Śląsku. Istnieje szereg przepisów, tak jak Państwu powiedziałem, których przedsiębiorca musi spełnić, żeby rozpocząć prowadzić działalność górniczą. Więc on musi spełnić jeszcze te pełne wymagania, które są zapisane w decyzji koncesyjnej. Czyli to nie jest tak, że buduje kopalnię już teraz. Musi spełnić jeszcze szereg, o czym definiuje wyraźnie artykuł 30 w prawach geologicznych i górniczych. Ale jeszcze, panie marszałku, chciałbym dodatkowe pytanie będzie i pan jeszcze będzie mógł wrócić. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo to jest istotne. Może dosłownie krótko. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej... będzie zaraz możliwość po dodatkowym pytaniu panów posłów. Dobrze, bardzo proszę, ja pan poseł Krzysztof Gadowski z dodatkowym pytaniem. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Pytanie podstawowe, bo gdyby pan jednoznacznie podkreślił, że nie są wydawane koncesje na nowe kopalnie, które miały być budowane od roku 2020. To jest pierwsze pytanie. Pojawia się również problem wykorzystania na przykład zlikwidowanej kopalni Krupiński, Szybów. Ta kopalnia została przekazana do likwidacji i jest likwidowana, ale na dzień dzisiejszy ta likwidacja jest zatrzymana, bo Ministerstwo Aktywów Państwowych chciałoby w jakiś sposób sprzedać, pojawił się jakiś kontraktant, chciałby sprzedać czy wydzierżawić te szyby dla nowych eksploatacji złóż chyba w zakresie Orzesza, gdzieś w tych terenach. Gdyby pan minister był w stanie powiedzieć coś na ten temat. I pytanie drugie. Czy środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostaną zatrzymane dla obszarów, czyli dla gmin czy powiatów, w których dodatkowo pojawi się nowa kopalnia, gdzie będzie na nowo wydobywany węgiel? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponownie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pan Piotr Dziadzio. Bardzo proszę. Panie pośle, więc tak, odpowiadam co do Krupińskiego, więc to jest po stronie mapy, jak pan poseł sam zauważył, więc ja tutaj nie jestem w stanie tu i teraz odpowiedzieć, jaka jest sytuacja, to jest jednoznaczne. I jeśli będzie taka konieczność, to udzielimy takiej informacji w porozumieniu z mapem państwa. Natomiast co do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to jest nowy instrument tak naprawdę finansowy w ramach polityki spójności, służącym zapewnienia wsparcia obszarom znajdującym się z takimi poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji i w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Głównym celem wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie dywersyfikacja gospodarcza obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji klimatycznej, a także przekwalifikowanie i aktywna integracja pracowników oraz osób poszukujących pracy z tych obszarów. Celem będzie finansowanie działań łagodzących skutki społeczne, te socjoekonomiczne oraz środowiskowe wynikające z przekształceń strukturalnych europejskich rynków tych rejonów górniczych. Nie ma w rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ani w załączniku do niego zapisów, że w regionach, gdzie powstają nowe zakłady górnicze, nie może funkcjonować Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ja to sprawdziłem bezpośrednio, w Brukseli. Tak, ja mam to sprawdzone, więc nie mamy takich przeciwwskazań, ale równocześnie jeszcze chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że gminy, które zdecydowały się ewentualnie uzgodnić nowe koncesje na wydobywanie węgla, mogą mieć, bo to jest, istnieje zawsze takie ryzyko, pewien utrudniony dostęp do tych środków. Natomiast nie powinno to skutkować w żaden sposób dla sąsiednich na przykład gmin, dlatego że Komisja Europejska nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej. I tutaj jest rachunek ekonomiczny bardzo ważny w tych wszystkich działaniach.
To dotyczy Krupińskiego, postaramy się to przygotować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Piotr Kaleta i Witold Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie w sprawie niesprawdzonych czy nieprawdziwych informacji. Jako pierwsze pytanie zadaje pan poseł Piotr Kaleta. Bardzo dziękuję, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Chciałbym zadać pytanie do pana ministra sprawiedliwości. Jak widzę, pewnie będzie odpowiadał.